Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. Ci z was, którzy już oglądają mnie od jakiegoś czasu, wiedzą, że seria ThinkPad ma specjalne miejsce w moim serduszku. Dlatego wczoraj ku uprzejmości Lenovo zostałem zaproszony na pokaz najnowszych ThinkPadów oraz laptopów z serii Yoga. I było to świetne, bo nie dość, że mogłem pooglądać i pomacać wszystkie najnowsze sprzęty, mogłem także poznać wielu różnych ciekawych ludzi. I naprawdę, była tam cała masa świetnych urządzeń, jednakże żeby nie zanudzić was tutaj statystykami i parametrami, pomyślałem, że wybiorę 3 najciekawsze urządzenia i omówię je w tym filmie. Numer 3. ThinkPad X1 Carbon 6 generacji. W obudowie wykonanej z karbonu, która waży zaledwie 1,1 kg, upchnięto procesor Intela 8 generacji, który jest czterordzeniowy i posiada naprawdę niezły zapas mocy, a także udało się w obudowie, która zasadniczo wielkością przypomina 13-calowca, upchnięto 14-calowy ekran 4K ze wsparciem HDR-u. Dodatkowo, co moim zdaniem super przemawia na korzyść tego laptopa, jest to, że wyposażono go również w złącze Thunderbolt 3. Ci z was, którzy interesują się tematem eGPU, czyli zewnętrznych kart graficznych, myślę, że powinni być teraz w niebo wzięci. Ale jeden szczegół naprawdę skradł moje serce. Mianowicie, nie wiem jak inżynierowie z Lenovo tego dokonali, ale w obudowie, która jest cienka prawie jak w nowych MacBookach, upchnięto klawiaturę, która ma naprawdę duży skok. I mówię tutaj naprawdę duży skok, taki jak za czasów ThinkPada X220. Czyli jest to naprawdę klawiatura, którą tak miło się dotyka i na której tak się świetnie pisze, że naprawdę byłem pod wielkim, wielkim wrażeniem. Drugie miejsce jest to Lenovo Yogabook w wersji trzeciej. Ten sprzęt będzie dostępny w sprzedaży dopiero od listopada, ale już pozwolono nam się nim pobawić. I słuchajcie, jest to niesamowicie cienkie urządzenie. Spójrzcie tylko na nie. Szczerze mówiąc, tutaj zastosowano bardzo fajny bajer, ponieważ jak widzicie, troszeczkę ciężko się otwiera takie urządzenie, więc zastosowano trik z pukaniem. Troszeczkę aż mi było głupio, bo strasznie długo się tym bawiłem. Było to bardzo satysfakcjonujące, że pukamy sobie w laptopa, pyk, i po prostu pokrywa nam odskakuje. Super fajna sprawa. Gdy podniesiemy w końcu pokrywę laptopa, zasadniczo powinienem chyba powiedzieć tableta, ponieważ nie znajdziemy tam tradycyjnej klawiatury. Okazuje się, że zamiast tradycyjnej klawiatury i touchpada, mamy tam do dyspozycji ekran e-ink, czyli tak zwany e-papier, który wyświetla nam klawiaturę. Jest to zrobione całkiem nieźle, że byłem w stanie przestawić się i pisać na tym tablecie, nie patrząc w ogóle na klawiaturę wyświetlaną na ekranie. A także, co fajne, możemy sobie zmieniać oczywiście układ klawiatury w zależności od kraju, możemy sobie wyświetlić dodatkowo obrazki, możemy na tym ekranie e-inkowym czytać sobie e-booki, możemy po nim rysować, możemy zrobić sobie notatki. No i moi drodzy, numer 1 na mojej liście, och, może nie ściętej głowy, ThinkPad X1 w wersji Extreme. I tak, chyba jest to najbardziej imponujący ThinkPad, jakiego widziałem w ogóle w życiu. Myślę, że to dlatego, jak wiele technologii w nim upchnięto. Pomijając oczywiście procesor 8 generacji Intela 4-rdzeniowy, znajdziemy tutaj pełnoprawnego GTX 1050 w wersji Max-Q. Czyli zasadniczo w obudowie, która jest niesamowicie cienka, upchnięto kartę graficzną, która normalnie jest gruba i wchodzi do pecetów. Więc na przykład na takim ThinkPadzie bez problemu uruchomimy Wiedźmina 3 w 1080p. Co myślę, że jak naprawdę na tak cienki laptop, jest to bardzo imponujące osiągnięcie. Oczywiście klawiatura w przypadku jak zwykłego X1 Carbona również ma niesamowicie duży skok. I osobiście bardzo cieszę się, że Lenovo idzie w tą stronę, że dalej propsuje te klawiatury, bo jest to bardzo często powtarzany argument przez ludzi, którzy zakochali się w serii ThinkPad, że kochają ją też ze względu na klawiaturę. No i oczywiście ze względu na trackpointa. I jeszcze, moi drodzy, na sam koniec taki bonus. Poduszki.
Spójrzcie tylko na te poduszki z logiem Pinku, z logiem X1 Extreme. Jak ktoś wie, gdzie można kupić takie cudo, to dajcie mi koniecznie znać, bo wiecie, must have. Tyle z mojej strony, mam nadzieję, że fani ThinkPadów, tak jak ja, czują się bardzo podekscytowani tym, że mogliście nieco rzucić okiem na tak niesamowite sprzęty. A tymczasem ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmach i livestreamach. Na razie, bajos!